Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Jesteśmy w Jeleniej Górze, drodzy Państwo. Właśnie zameldowaliśmy się w hotelu Mercure. Urlopik, czas start. Słuchajcie, mamy nasz przepiękny, wcale nie wygnieciony łóżko, wcale już nie wyleżone. Ktoś leżał na naszym łóżeczku. No właśnie, na pewno nie my. Po ciężkiej podróży na pewno się nie wylegujemy. Szybka regeneracja przy kawce. Zobaczcie, jaki mamy widok. I zobaczcie, jaki mamy, no właśnie, taki mamy widoczek. Oczywiście. Z okna. To wszystko. Te wszystkie góry, doliny i w ogóle, to wszystko jest nieważne, bo mamy widok na nasz samochód. Tak, to jest najpiękniejszy widok na świecie, tak? Pomachałaś naszemu? Tak, oczywiście, że tak. Dzielny druh, nasz kompan. Oj tak, dał radę. Nawet wykąpany, można powiedzieć, prawdziwy kompan dzisiaj. Dał radę i... Za nami długa droga. Jeszcze musisz go pokazać trochę. Dobra, dobra, dobra. Ale widoki też niczego sobie, więc tak tu przejeżdżam, tutaj kawałek naszego hotelu widać. Pokażemy wam z zewnątrz. Gdyby nie nasz cudowny autko, Santa to by nas tu nie było. Tak jest. I naszych wszystkich bagaży. Dzięki, ten bagażnik jest naprawdę pojemny. Póki co zbieramy siły, ale już za chwilę wyruszamy na miasto. Idziemy coś zjeść na początek. Mamy ochotę na coś regionalnego. Prawda jest taka, że chcemy dzisiaj w dzisiejszym vlogu pozwiedzać sobie Jelenią Górę, tak ogólnie jako miasto. Właśnie, ja tego od jedzenia zaczęłam. Pod względem kulinarnym właśnie, także musimy spróbować jakiś tutaj górskich przysmaków, specjałów. Oj tak, bo za tym zmieniliśmy. Tak, żeby jakieś właśnie tutaj skosztować. Chociaż w tych okolicach. Tradycyjne danie. Tak, już naprawdę mam takiego smaka, bo byliśmy już tutaj nawet w tym roku w okolicy. Byliśmy w Karpaczu, także całkiem niedaleko. Wcześniej przez Jelenią Górę tylko przejechaliśmy, a dzisiaj poznamy to miasto lepiej i smaczniej. Ale się naelektryzowałeś od firanki. Tak. A, ciekawe ciągnie, zagrał ci. Od razu widać, że kawa działa na Rafała elektryzująco. Proszę bardzo, zaraz się tu przyczepi do firanki całe. W ogóle mamy... Ja jestem takim Spidermanem, tylko że się przyczepiam włosami. I po górach tak będziesz chodził? Tak. Chciałem powiedzieć jak koza, ale koza tak nie chodzi. Jak jeleń. Jesteś w Jeleniej Górze. Widziałeś takiego jelenia, co... tak włosami? Widziałam szopa tylko. W sumie naszego okna całkiem sporo widać. Tak, tak jakbyśmy super. Już szczęście to zwiedzili. I tak usiedliśmy i tak sobie... Paraliśmy nogi. Stopy prawdy ci powiedzą.
Zestarzeliśmy się, Grażyna. Zestarzeliśmy się, już nie ma siły na zwiedzanko. Co teraz? Przecież mieliśmy pokazać widzom naszą Jelenią Górę. No to macie, tam jest góra za firanką. I Kawusia w sumie i tak bardziej merytoryczny vlog niż większość starych naszych. O. Jeszcze w temacie naszego hotelu, no to jest taki szalony czas na podróżowanie, dopiero polska turystyka staje na nogi i tak hotel zabezpiecza swoich gości w czasie pandemii. Dostaliśmy takie instrukcje, jak się zachowywać, na co uważać, zwracać uwagę i tak dalej. Także akcja Bezpieczne Hotele rusza i jak najbardziej promujemy urlop w kraju i myślę, że podczas tego wyjazdu parę ciekawych miejsc uda nam się pokazać, jak wreszcie wyjdzie. Z hotelu. Oto dowód na to, że wreszcie wyszliśmy z hotelu, który swoją drogą mieliśmy wam pokazać, ale nadrobimy. Idziemy cały czas właściwie prosto, kierujemy się w stronę rynku i odkrywamy miasto. Kucie smaku i wyhaczyliśmy ją już wcześniej w internetach. Ale zaczęliśmy się tutaj plątać po mieście i wypatrzyłam takie miejsce jedno i mówię, chodź może tutaj zajrzymy, a Rafał mówi, że nie, no już wybraliśmy tamto przez internet, tak. I tamto chcieliśmy znaleźć. I się okazało, że to jest jedno i to samo miejsce. Trafiliśmy w ogóle intuicyjnie i właśnie czekamy na widzieliśmy bardzo dobre opinie, także zobaczymy jak tutaj smakują bardzo dania. Bardzo apetyczne zdjęcie. Wystrój jest bardzo ładny. Oto Rafał w swoim naturalnym środowisku. Jeleni. A jak robi jeleń? Te akurat robią niewiele. Jak? Ale to są ludzie. Nie, to są tylko jelenie. Polo się. Ja jestem tu jeleń. Nie reagują za bardzo. Ach, no i właśnie kuchnia polska, także regionalnie dzisiaj jemy. No cóż, jakby tak to powiedzieć, na taki mały głód. No, na mały prawie się głód, nie zmieściliśmy. Co tam masz? Opowiadaj. Ja mam? Pyzy z kapustą zasmażoną, ze skarkami, ze wszystkim w ogóle. Są jeszcze ziemniaczki, różne dodatki. Wzięliśmy sobie kruski śląskie, a ja tutaj mam kapustkę zasmażoną, ale jako danie główne taki szaszłyk po zbójecku. Tak, także tak już aromat wysyłamy i już wytrzymać nie możemy, jemy. Albo byliśmy bardzo głodni, albo po prostu wszystko jest przepyszne. Idealne. Chyba było przepyszne, bo było przepyszne. W ogóle nie rozmawialiśmy ani przez chwilę, odkąd przyszło jedzonko, bo po prostu pochłonęło nas to, a my pochłonęliśmy. Ja mam bardzo ważną informację. Tak. A propos niczego, jest tu taki fajny tramwaj. Kolane. Tak, tu jest tramwaj i czytałam jego historię, ale już wszystko zapomniałam. Także nie mam pojęcia, co symbolizował i skąd się tutaj wziął. Symbolizuje, ale jest bardzo charakterystycznym punktem miasta. Zanikającą w dzisiejszych czasach sieć tramwajową. Mhm. Torów na pewno tramwajowych, bo tutaj torów nie ma. Tak. Jak on tu przyjechał? Ja tak? Nie wiem, czego to jest symbol tak naprawdę. Bo to jest tak, że jak w życiu masz ciężko, tak, że czasami nawet nie masz torów, aha, to i tak jest taka możliwość, że możesz że odjedziesz daleko zajechać. Jaj, to są pamiątki w środku. Patrz, z jeleniami. Teraz już pozamykane, bo już jest wieczór.
O, a tu ktoś nieładnie ten tramwaj potraktował. To jest ciekawe. I pocztówki. I właśnie, że coś tu można wysłać pocztówkę. Ej, tu jest kolejna brama. To idziemy. Ile tu jest przejść? My nie wiemy, gdzie się kierować. To jest tak fajnie. Okej, znaleźliśmy się na rynku. Bo szliśmy sobie wzdłuż stamtąd z hotelu. Tup. Jedliśmy tam. Unikajcie bram, a jak jesteście w górze, to wchodzimy w każdą bramę. Tak, będziemy wchodzić w takie ładne bramy. I tu jest ryneczek. Musimy to wszystko obejść, jak to jest pięknie. W ogóle naprawdę pierwsze wrażenie. Tak. Super miasto. Ale jest ciekawostka tak jeszcze. To spacerowanie, super. Że jest tu dużo jeleni. Stop, zdjęcie z tramwaja. Dotarliśmy na sam środek placu ratuszowego. Bo tutaj jest ratusz, a tutaj taki charakterystyczny jeleń. Tak, jeleń. Ale wiecie, co jest najbardziej ciekawe? Co tu robi Neptun? Jak to jest w górach, to jest ciekawostka. Chodźcie, chodźcie. Tu jest jakby jak w Gdańsku. Jak prawdziwy przewodnik teraz w kilku słowach powiedziałbym wam, dlaczego właśnie tutaj jest taki Neptun. Dlaczego tu jest Neptun, skoro nie jesteśmy w Gdańsku? Co on tutaj robi? Przyjechał za nami, jak się wyprowadziliśmy, to jeździ za nami? Tak. I nie mam pojęcia, co on tu robi. Jak chcecie wiedzieć, to musicie gdzieś przeczytać albo obejrzeć coś mądrzejszego niż naszego vloga. I co ciekawe, to również jest fontanna. Co prawda nie ma wody, ale musicie nam uwierzyć, że jest to fontanna. Tak. Albo była. Albo będzie. I co on tu robi w ogóle? Drapie się po czole i się zastanawia, gdzie ja zabalowałem. No właśnie, zabalował. I to nie moje miasto. No właśnie. I przecież tu nawet wody nie ma w fontannie. No ale lipa. Ja myślałem, że ten jeleń tutaj w herbie Jeleniej Góry to jest taki archaiczny już. A to jest symbol naszych czasów, można powiedzieć. Bo tak, ma bardzo nowoczesny. Ale już nie trzeba dzisiaj. Ale no można, właśnie, jasne. Nikt mu jeszcze o tym nie powiedział. A tu jest jakaś taka ławka i ja obstawiam, że jest jakaś muzyczna. Już nie zbliżajmy się, bo tam ludzie są, a ja się boję. A będziesz kłamał i ktoś może to zweryfikować. Nie, co? Ja kłamał w życiu. Tak? Ta ławka. Opowiadaj. To jest, bo jak wiadomo, Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli, tak? Chyba tak. Więc ta ławka jest połączeniem jakby pianina, tak? Ze skrzydłem. A, i żelazem. I jak to się łączy z tym, co powiedziałeś? Że muzyka jest górnolotna, Żelazowa Wola jest żelaza, a Chopin to fortepianina. A Neptun się zgubił z Gdańska. Dobra, zweryfikujmy te informacje, bo mi się coś tutaj nie zgadza już. Neptun, fontanna, ratusz i kamieniczki w rynku. Dobra, zaraz się wszystkiego nauczymy. No to teraz jak powinien wyglądać vlog z wycieczki do Zielonej Góry? Słuchajcie, fontanna Neptuna wybudowana w połowie XVIII wieku z barokowym posągiem Neptuna symbolizuje szerokie kontakty handlowe. Nikt na takie wycieczki potem nie chce jeździć. Każdy jeździ na wycieczkę, tylko kupić sobie jakąś pierdolę. Proszę słuchać, proszę nie przeszkadzać. Halo, halo. Jeleniej Góry kontakty handlowe z całym światem to symbolizuje. Znajdowała się w jednym z podmiejskich ogrodów. Ratusz. Pierwsza wzmianka o jeleniogórskim ratuszu pochodzi z 1361 roku. Budynek ten, jak i następny renesansowy, nie dotrwały do naszych czasów. Obecny klasycystyczny ratusz wzniesiono w latach... Kamieniczki w rynku. Podcieniowane barokowe i rokokowe kamieniczki wybudowane wokół ratusza. Wiesz co, ci przyznam rację w sumie, ale nie no, warto wiedzieć. Tylko, że ja już to czytałam wcześniej i już nic nie pamiętam z tego. Także będziemy zmyślać dalej, ale ogólnie to naprawdę jestem pod wrażeniem. Takie nogi wystają? Tam nogi takie wystają, czy co to tak, jest? Tak, tam są jakieś nogi. Idziemy zobaczyć nogi. My takie rzeczy będziemy tutaj przekazywać. Gołe nogi. Najważniejsze, jakieś gołe nogi ze ściany. Chwila, moment, te nogi mają też szczudła. Tutaj są znane jeleniogórskie tortury, czyli murowanie żywcem. O kurde. I rozciąganie. Ale maskę już zakładali nie żywcem. O matku. To miało być, śmieszne, ale jest taki średni. No ale tak, to jest taki rozpłaszczony facet. Jesteś w stanie tak zrobić? Z takim na ręku. Ale nie, jestem, ale nie mam tego kodu, żeby wnikać w mur. On się zaciął, przyciął się tam. Ależ nam się tu model trafił przy zabytkowym tramwaju. Na szczęście nam tu przeszedłeś drogę, tak? Czarny kocie. A teraz nasz olejesz i sobie pójdziesz w świat. Aha. Chwila, bo prawie zapomnieliśmy się zameldować. Jesteśmy w restauracji Lord.
I ten lord mi się rozmazał. Tak daleko jesteś. Jemy lody. Musiałem pójść specjalnie do restauracji, żeby zamówić loda smaku gumy balonowej. Ej, i nawet ci trochę na wąsie zostało. Wąsobrodzie. Przysiedliśmy sobie w środku, żeby się chwilkę rozgrzać, bo jednak już taki wieczór, ale i tak jest cudownie, bo jest 21. Na dworze jeszcze jasno w miarę. Także wsuwamy lody i idziemy na dalszy spacer. Dobra, Ada, pytanie za 100 punktów, dobra? No mam sneakersa, więc no. Dobry. Odnaleźliśmy basztę zamkową, która wygląda trochę jak latarnia morska, tak bym powiedziała. Już przy tym Neptunie takie skojarzenia chyba morskie mi się trafiają. Piękne niebo przy zachodzie słońca. Teraz piękna baszta. Spójrzmy w górę. Wielka, potężna, spływająca kamieniem drewnem, posoką wrogów. Możemy iść na piwo, jeszcze mogę chodzić, że piwo będzie pić. Chodzi, ja idę w stronę pięknego nieba. Rafał, wiesz co ja tam zobaczyłam? Green Balsana widziałem, dobre piwo, Blanche, moje... No rzeczywiście, lokalna atrakcja, ja bym powiedziała. Tak samo jak dla mnie czekoladziarnia, tam się świeci światło, Rafał. Jak ćma. Nie, już chyba zamknięta, ale ja tu wrócę w takim razie. Jakie tu są domki przeurocze, takie spiczaste. O, a tu widać górę. Gory. Ej, piękne jest to miasto, naprawdę. Nie dość, że tak malowniczo położone. Ej, fajne to. To naprawdę zrobiło na nas ogromne wrażenie, tak na pierwszy raz. Tą dziurę tam na takie jabłko z krzyżem? Tak. To jak się znajdzie takie jabłko z krzyżem, to się otworzy cała ta baszta i tam sekretne wejście. Taki kluczyk, tak? Trzeba. Tam jest sekretne wejście. A wiesz do czego? Do czego? No nikt tego nie wie, bo nie ma klucza jabłka. Idziemy dalej, jest jakaś galeria handlowa i kolejny Jezus jelonek. Maria, i czy to jest kolejna baszta? Czekaj, bo tu są dwie baszty, ale czy to jest po prostu... Ale ta się przybasztowała do jakiegoś domu. Trudno stwierdzić. A ten to jest mechaniczny. Jak ktoś grał na PlayStation 4 w Horizon Zero Dawn, to właśnie tam taka rudowłosa uczniczka, wyglądająca prawie jak Adrianna. To chyba ja. Strzelała do takich właśnie metalowych jeleni. Nie, ja bym nie strzelała do niego. Takie ładne, czemu do niego strzelać? No bo one by były groźne. I podpadł mi. A nie, to jakby mnie tu chciał są zaatakować, no to bym się broniła faktycznie. Ale nie groźnie wygląda. Trochę go tak pogięło. Bo się zepsuł. Nie, jak on się zepsuł. No bo nie atakuje. A to jest bojowy, ja. Jak nie atakuje, to się psuje. Jesteśmy przy skwerze Orląt Lwowskich. Może to jest to Orlancie. Tutaj na górę. Ja nie wiem, ale czy park. To chyba nie park. Koniec parku. Czekaj, nie, tam jest park. Mury obronne. O. O lala. No tak, bo skoro baszta, no to jakieś mury. Uuu, panie. Czy obronią mnie? Nie, nie, ja nie wiem. Może jutro. Może jutro. Bo się będę musiała znowu bić za ciebie. A już jestem po długiej drodze. Nie, po długiej bitce. Oj Boże. No ogólnie fajnie, nie? Ogólnie jest naprawdę super. Jutro jest plan taki, że ten góry, zamek Chojnik. Tak, jutro bardziej już tak idziemy w trasę. Trasę. Szlaki bardziej na sportowe. Planowaliśmy sobie właśnie zwiedzać miasto, także żeby wiedzieć, gdzie my w ogóle tak naprawdę noc. Ale fajne coś. Gdzie? Tam na wprost taka. Ja mam nagrywać. Aha, po prostu wieżyczka. Nie myślałam, że tę basztę. Bo się zastanawiam i zaraz sprawdzę na mapce, czy to chodzi o tamtą basztę, czy tamtą wieżyczkę. Nie, no, że to, czy to jest ta druga baszta. Zamkowa i jakaś tam. To już chyba trzecia jest. Tak swoją drogą, jeśli trafiłeś tu przypadkiem, albo szukając informacji o Zielonej Górze, albo w ogóle, nie wiesz... Górze? Boże, jak trafiłeś tu, szukając informacji o Zielonej Górze, to bardzo zbłądziłeś, stary, bo to jest Jelenia Góra. To złe tagi daliśmy. Ale z Zielonej Góry też jest vlog i z Jeleniej Góry w ogóle, no nie wiem, jakieś górskie wrogi. Bo my jesteśmy górzanie.
Tak. No, chciałam powiedzieć, że takie... Wspinamy się na wyżyny swojej kreatywności, żeby coś z tego badziewia zmontować. Takie alternatywne przewodniki tworzymy po wielu miejscach. Właściwie gdzie tylko jesteśmy, nawet nie musimy daleko jechać, żeby nawet coś takiego stworzyć. Nawet w domu jak siedzimy, to tak tworzymy. Więc jeśli macie ochotę, to subskrybujcie, tak. Zostawcie łapkę w górę. To jest szczyt finezji, kurtuazji. Z niczego zrobić nic. Prawda? Nie. Wiecie, jak my się tu musimy produkować? I... Z niczego nic. Jeszcze jedna kwestia. W każdym nowym mieście, jak jesteśmy, szukamy, bo nie to, że ja szukam i Rafałowi ciągle przypominam o tym i go dręczę i męczę, ale ładnie. Nie tak. Korytarz. Bo w każdym mieście szukamy studzienek. No szukamy. Kanalizacyjnych. Zamknięcie i namiętnie. Z nazwą danego no, miasta. Krowe. To są lody naturalne, widziałam na mapce, ale już zamknięte. I co? I proszę mi tu nie zmieniać tematu, bo szukamy studzienki. Napisam nie zielona, tylko Jelenia Góra. I robimy sobie zdjęcia własnych stóp w różnych miastach. Chyba już raz cię mamy z głowy. Ja chcę piwo, nic nie piłem. Na trzeźwo, bo jestem nie do zniesienia. Jesteśmy w Kobe. Kolejny Kobe, bar. Kobe, Kobe. Jinzo. Czekaj i... O, ta fajna. Dzień dobry. Mamy miejsce przewodu z panią. Gdzie jest? Naprawdę leci woda. Czy ona jest za jakąś szybą? Nie podpuszczam cię, ale nie sprawdzisz, czy to jest nie. Prawdziwa. Jestem zdezynfekowany, no cudownie, dziękujemy pięknie. Minio, podoba ci się wodospad tutaj obok? Ja myślę, że to jest na czas właśnie teraz pandemii, żeby sobie po prostu cały czas mieć ręce. Tak, żeby szybko dezynfekować zarówno siebie od wewnątrz, tutaj dobrym piwem, jak i od zewnątrz tutaj wodospadem. Ogólnie jest fajnie, dużo zieleni, wszędzie się leje woda, mamy balkonik z widokiem na ludzi. Ale coś bym zjadła znowu. Tak, ona jest wiecznie nienasycona jedzeniem. Nie ma limitu. Nie ma limitu. Nie ma limitu. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy zamrożone tutaj dwa kieliszki, żeby piwo było naprawdę duże. Kieliszki. Dla mnie to jest jak kieliszek, bo to jest dopiero początek imprezy. Dobrze schłodzone, tak samo piwa mamy. Mamy tutaj Dr. Brew Summer Ale. Summer Ale Ale co? American... Nie, to nie to. To jest... Ale Hecar. Improwizuj. To jest super letnie piwko. Letnie. A to jest miodowa pszczółka. Miodowa pszczółka. Tak. I taki facet fajny. No. I bardzo zimne. Bardzo zimne. Musi być dobre. I czekamy jeszcze na nasze frytki belgijskie. Już nic nie wyciśnie z tej butelki. To wycisnął. Ale cała ta strefa jest tak ukryta. My przyszliśmy jeszcze całym korytarzem, żeby się tutaj dostać. I ogólnie cała knajpka jest naprawdę spora. To chyba jest wszystko. Gdybyście przypadkiem powiedzieli, że tego już za dużo. Rozpusta dzisiaj. To mamy jeszcze górę belgijskich frytek. To się takie, wiesz, takiego rozpuszczonego sera, ale majonezu. Tak, i ketchupem tak. Ale obejdzie Piana. Powiem wam, szaleństwo. Jutro nie wiem, jak wstaniemy. Ja też nie wiem. Jeszcze cydr w domu. Znaczy w hotelu. Okej, pora spalić to całe jedzenie. Czas na aerobik. Nie przemyśleliśmy jednej rzeczy. Kto nas stąd wyniesie i dotoczy do hotelu. Ja już bym się tutaj położyła najchętniej. Dobranoc. Dobra. Było bardzo dobre. Ale za dużo. Toczymy się, toczymy. Tutaj jeszcze wcześniej nie zawędrowaliśmy, także odkrywamy nowe rejony. Po cienku. No właśnie, wszędzie światła pogaszone, pewnie jakiś wynajem. O, tutaj akurat jedno. Najedzeni.
Oj, bardzo. No, powoli, dotaczamy się do pokoju hotelowego. Tak jest, ale jeszcze zwiedzamy tutaj taki deptak, w sumie tym fragmentem wcześniej nie szliśmy. W ogóle ja jestem pod wrażeniem, jak szybko zostało takie epidemii miasto, takie ogólnie w ogóle przeistoczyło się. Nie wiemy, jak tutaj było to przestrzegane tak na co dzień. Ale teraz to wygląda normalnie jak kiedyś, dawno tak. Jak nie było żadnej epidemii. Tak, właściwie momentami zapominam i odczuwa ludzi. Się. Maseczki, no to do środka jeszcze zakładamy. Ojej, to nie jest jelonek tym razem, bo jeszcze po drodze widzieliśmy jednego jelonka, ale to bardziej siedzi na tym. To jest jakaś pani? No. Nie, to ten, jakiś Apollo albo ktoś. Apollo na byku. Tak sobie wymyśliłam. To chcesz w prawo czy w lewo? Gurdur. Co ja powiedziałam? Liczy rzepa. Karkonosz, liczy rzepa. Bo tam jakieś ciemne porachunki. Ja się zastrachałam się, Rafał. Jak tu wygląda, jak taki król Trandur. Ty, niedługo będziesz miał taką fryzurę podobno. I tu mi się podoba. Będziesz miał osobę. Patrz, to jest ej, to normalnie jest Rafał. To jest mój Rafał ideał. Po prysznicu, jak wysuszy włosy i nie rozczesze. A to jesteś ty. Ej! To w naszym leśnym królestwie. Tylko bezkleszczowym oczywiście. No oczywiście. Tak, nasze królestwo jest bezkleszczowe, bo wszystko wyjadają sowy. Aha. I inne ptactwa. Aha. I taka to właśnie legenda. Guchadur. Sama tak powiedziałam, Boże. No i drodzy Państwo, to jest koniec naszej wędrówki. Już dotarliśmy pod sam hotel. Możemy wam tak, pokazać. Tak właśnie chociaż wygląda z zewnątrz. Trochę drzewo zasłania, ale jak przejdziemy kawałek dalej, to w sumie. To w całej okazałości wam go pokażę. Tutaj jest taki teren delikatnie parkowy, drzewny, jakiś tutaj zalesiony. Fajnie, jest takim góralskim trochę. Góralsko-orientalnym, mógłbym powiedzieć, bo takie wejście w sumie tutaj takie ciekawe. Idziemy do domu, do hotelu w sumie, do pokoju. Dotarliśmy na miejsce, pokój w wydaniu wieczorowym. I my w wydaniu bardzo, bardzo, bardzo zmęczone. Dziękujemy wam pięknie za oglądanie vloga. Tak jak mówiliśmy, jutro ruszamy w góry, także szykujcie wygodne buty, zjedzcie porządne śniadanie, bo będziemy trochę maszerować. Zapraszamy na wspólny spacer, jak tylko wstaniemy z tego wygodnego łóżka. Motywacją jest śniadanie, które będzie na dole na nas czekać. Ale nie będzie czekać wiecznie, także będzie trzeba wstać. Dziękujemy wam pięknie za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.